Laudetur Jezus Chrystus. Czym jest strój weselny? Ewangelia według Świętego Mateusza, 22 rozdział, werset 12. W Ewangelii według Świętego Mateusza, wzmianka o człowieku, który nie miał nastroje, na sobie stroju weselnego, pojawia się w przypowieści o uczcie królewskiej. Podobna przypowieść zawarta jest także w Ewangelii według Świętego Łukasza, 14 rozdziale. Wersety 16 do 24: Pomiędzy tymi dwiema historiami są wprawdzie pewne różnice w szczegółach, jednak ich główny wątek jest ten sam. Pewien gospodarz, w wersji Mateusza, król, zaprasza na ucztę sporą liczbę gości, jednak w dniu imprezy zaczynają się oni wymawiać innymi zajęciami i nie chcą przyjść. Wszystko jest jednak gotowe. Stoły aż uginają się od wspaniałych potraw czekających na zjedzenie. Gospodarz wysyła zatem swoich służących na ulicę miasta, aby zaprosili na ucztę wszystkich ludzi, jakich napotkają. Wkrótce wszystkie miejsca przy stole zapełniają się biesiadnikami zachwyconymi hojnością gospodarza. Przygotowania nie poszły zatem na marne. Uczta odbyła się. Choć ci, którzy zostali na nią zaproszeni jako pierwsi, najwyraźniej nie byli nią zainteresowani. Fragment ten często interpretuje się jako przypowieść ukazującą sposób głoszenia przez Jezusa królestwa Bożego. Zgodnie z tą interpretacją, ludzie pobożni, którzy regularnie uczęszczali do synagogi, nie byli tak naprawdę zainteresowani tym, co Jezus miał im do powiedzenia. I gardzili jego dobrą nowiną. Ludzie z marginesu społecznego poznali się natomiast na nim tak, jak gdyby to właśnie na niego czekali całe życie. Łaska płynąca z Ewangelii, miłosierdzie Boga i jego ojcowskie przebaczenie były dokładnie tym, czego potrzebowali. Dlatego też z radością przyjęli dar, jaki niósł im Jezus. Przy takiej interpretacji Pewien problem stanowi jednak kwestia stroju weselnego. Jak to możliwe, że osoby zaproszone na ucztę prosto z ulicy miały przy sobie odpowiednie na taką okazję stroje? Wprawdzie jako źle ubrane wskazany został tylko jeden człowiek, ale również dobrze wszyscy goście mogli być tak naprawdę niestosownie ubrani. Bardziej prawdopodobne byłoby raczej to, że tylko jeden gość Przyszedł w odpowiednim stroju weselnym, podczas gdy reszta biesiadników miała na sobie zwykłe ubrania. Tymczasem było wręcz odwrotnie. Być może dlatego, że choć przypowieść o tym nie wspomina, zapraszając gości, król wręczył im jednocześnie ubrania, w których mieli przyjść na ucztę. Tekst sugeruje bowiem, że wyróżniający się brakiem stroju weselnego biesiadnik nie założył właściwego ubrania, choć miał taką możliwość. To dlatego, kiedy przyłapano go na tym uchybieniu, nie wiedział, co ma powiedzieć i o nie miał. Bardzo możliwe, że historia źle ubranego biesiadnika stanowiła początkowo odrębną przypowieść. W przypowieści tej gospodarzem uczty był król. Było więc oczywiste, że osoby przychodzące na nią musiały oddać mu cześć, wkładając na tę okazję odświętne stroje. Zaniedbanie kwestii ubrania mogło być przecież przez króla odebrane jako afront. Biesiadnik powinien się więc cieszyć, że za karę nie spotkało go nic gorszego jak spętanie i wyrzucenie na zewnątrz w ciemności, gdzie mógł już tylko złościć się na siebie i na swoją głupotę. O ile bowiem wymóg posiadania stroju weselnego mógł nie dotyczyć ludzi zwerbowanych na ucztę prosto z ulicy, o tyle był on oczywisty dla osób, które król zwykle na takie uczty zapraszał. Jeśli zatem przyjmiemy, że faktycznie była to pierwotnie odrębna przypowieść, to jakie znaczenie ma w niej tak naprawdę ów strój weselny? W Piśmie Świętym Ubradnie symbolizuje często charakter człowieka. Nieodpowiednio ubrany biesiadnik może symbolizować kogoś, kto uważa się za dziecko Boże czy wyznawcę Chrystusa, podczas gdy w rzeczywistości Nim nie jest. Przypowieść ta może być wówczas odczytywana jako ostrzeżenie przed fałszywą wiernością wobec Jezusa. W końcu do Królestwa Niebieskiego nie wejdą ci, którzy wołają Panie Panie. Ale ci, którzy faktycznie wypełniają wolę Bożą. Ewangelia, według świętego Mateusza, siódmy rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Kolejny odcinek, który będziemy mieli okazję wysłuchać, to co to tak naprawdę znaczy, to plemię żmijowe i czemu Jezus w taki sposób zareagował. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.